Witam was wszystkich w kolejnym odcineczku z Mass Effectu, gdzie mamy nowe wiadomości na terminalu, gdzie jesteśmy po uratowaniu Anne Bryson, która coś wie o Leviathanie, ale ciekawe co nam powie. Omega, Bray. Sytuacja na Omega się uspokoiła, wygląda na to, że siły bezpieczeństwa na stacji robią teraz... zasiły bezpieczeństwa. Na stacji robią teraz szpony, ich przywódca mówi coś o uszanowaniu pamięci Kandros. Powiedziałbym, że próbuje cwaniaczyć, ale nie waha się poprzeć swoich słów siłą ognia. Uważaj na siebie, pamiętaj, że jest tu przynajmniej jeden batarian, który nie chce twojej śmierci, Bray. Miło z twojej strony. Naprawdę miło. Musimy pojechać do Cytadeli, znaczy polecieć z powrotem. Teraz niebezpiecznie tu jest. O, coś znaleźliśmy. A, paliwo. Darmowe paliwo. Tu mamy 100%, więc nie musimy nam wracać, ale tutaj mamy właśnie tamto jedno miejsce. Tutaj. Dobra, inwazja. Spadłuwa. Wracamy tutaj. Dobra, jest ona. Chcę zobaczyć, o co tutaj chodzi z tym całą fabularną częścią. Yes, I'm sorry. Just... this is hard. Of course. Are you all right? Yes. No. I don't know. My father and I didn't leave things in a great state. An argument? Yes. It was trivial. A disagreement on how to file some of the specimens. I was mad about something else. I don't remember what. And I took it out on him. So stupid. It's all right. I can come back. No, please. I'm okay. Seeing all this again? He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man, a pioneer, but he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But sometimes, he was so full of stories, he nearly burst. I loved that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find. Anne, you sure you're up for this? Yes. When Leviathan took control of me, I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark. No, ja chcę zobaczyć, co tu chodzi. Kim jest ten Lewiatan? Żniwiarz?
Nie płacz, ty miałeś myśleć. I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. He was so excited. Your claims validated years of work. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. It was completely shielded, and we all had regular psyche valves. But now, thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Rachni drone waiting for orders from the Queen. You studied the Rachni? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Rachni as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar. Entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Hey, loco. Need a hand? What brings you down here, James? Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. We didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. You said Leviathan's control was similar to a quantum entanglement communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right, just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God, he'd have hated dying here. Anne, I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. I don't like it, but we're out of options. You know better than I do what Leviathan's capable of when threatened. I know it's a long shot, but I have to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Commander, this thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in. Waiting for activation. This is pretty gutsy. I don't know about guts. Crazy, maybe. I'm gonna be right here. Okay. I'm ready. Ja chcę betonu odszukać, dlatego mam to gdzieś. Drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. I feel a chill. Edie? No trace yet. Holy hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Yo! Maintain connection. Listen to me. I found you. And the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Belay that, Lieutenant. Signal is fading. Maintain connection. We can fight them. We can win this.
The cycle cannot be broken. You're wrong. Focusing the point of origin. Maintain connection to narrow the search. I'm stopping this! Back off! Where are you? Where are you? Beyond reach. Trace complete. James! Got it! Okay. Yeah, we're good. Shit. Anne? Anne, talk to me. She's a mess. Edie, did we get it? We have a location. Hang in there. Leviathan coordinates sent to the Normandy, Shepard. No, I talk to him. I hope it was worth it. It will be. I'm taking her to Med Lab. See you back on the Normandy. Wolałem zaryzykować. No wiecie, będziemy wiedzieć, gdzie jest, gdzie on jest. To wow! Nie ma wojny, są tylko żniwa. To jest właśnie powalone żniwa. To wiecie, czym są te żniwa? Oni pewnie się karmią czym, nie? Teraz widzisz, że są różne galaktyki. W sensie galaktyki są, ale w sensie są różne całe wszechświaty. I to jest jedna z ras wszechświatów. No nic, będziemy musieli jechać, tropić to coś. O, tutaj jesteś, tam gdzie są żniwiarze. Psi Tophead. A to jest dużo rzeczy do zrobienia. Na pewno chcę do laboratorium jeszcze skoczyć. Signal confirmed. Skaner słaby sygnatury energetycznej Leviathana. Potwierdzone jego obecność wymaga bliższej inspekcji. Dobra, ciekawe, czy go znajdziemy. O, tu widzisz, będzie jakiś stary dziad. Czy ja nie chcę Eddie? Nie, Ewa, walić to. Wszystko mamy, myślę, że nie będzie nam potrzebne. Lecimy. Walić ten level, ja chcę zobaczyć to. Ja chcę to zobaczyć, mam taką podjarkę tym, naprawdę. Leviathan. Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. Makes you wonder what we're going to find down there. A Reaper killer. That is all that matters. Even if it doesn't want to be found. It doesn't have a choice. We're here. Right. But then what? It plays pretty rough, and if it is a Reaper, I don't know that's the kind of help we want. Nobody says we have to be friends with it. But if this thing has the rest of the Reapers worried, then we need its help. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. Tak, musiał się schować, nie? Kodiak is spec to nearly 1,000 atmospheres. But I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Status! Some kind of pulse hit us! Systems are shutting down! Brace for impact! I've survived far worse, Commander. How's the shuttle, Cortez? Checking now. I'll see if I can get power restored. Copy that. We'll look around. Datapad, Aton Brooks.
Kadłub wytrzyma, przynajmniej tak mówią. Nie wiem, jaki Bóg czuwa nad poszukiwaczami piezo, ale miał nas w opiece. Walnęliśmy w wodę jak kłoda, ale MSV Monarcha ma wystarczoną wyporność, żeby utrzymać się na powierzchni. Wszyscy się cieszymy, że żyjemy. Kapitan Pratt rozkazał nawet otworzyć szampana. To pewnie podniesie morale. Największą zagadką jest przyczyna tego wodowania. Kuszyn twierdzi, że to nie błyskawice, tylko jakiś impuls. Pewnie kierunkowa broń energetyczna, ale skąd? W eterze cisza. Cały ten cholerny ocean milczy. Technicy spróbują dzisiaj przepiąć zasilanie, żebyśmy osiągnęli solidny spadek w masy, zanim odpalamy napęd. Jak wszystko pójdzie dobrze, wzniesiemy się w ciągu 24 godzin, czyli ktoś tu jeszcze spadł. How many have been stranded here by that pulse? Could be Leviathan's last line of defense. No, też tak myślę. Explains why no one gets out of here. Any idea how old these are? Old enough not to stink. Chen Kushan. Wszystkie próby wzbicia się w powietrze były nieudane. Zniszczenia dokonane przez te impulsy, o ile można je tak nazwać, są zniszczeniami, to zniszczeniami są niezrozumiałe pod względem fizycznym. Połączenia nie są spalone, ale napęd Monarchy nie wyłącza się. Nadajnik alarmowy nie działa, ale większość naszych systemów elektronicznych wciąż jest sprawna. Nie jest to raczej zasługa ekranowania. Bez nadajnika alarmowego nie mamy szans, żadnych szans. Podobno jest kiepsko z zapisami żywności. Pewnie dlatego kapitan rozkazał nam zbierać deszczówkę i robić namioty na pokładzie. Chce nas czymś zająć. Brooks proponuje, żeby zapolować na ryby bronią Trytona. Zgadzam się, ale nie założyliśmy niczego, co przypomniałoby rybę. Szkoda, że nie jestem optymistą. Coś tutaj... Czuję, że ludzie poginęli. Chailin. Racji żywności starcza na dwa dni. Brooks posłał na dno sondę, która wróciła z próbkami bioluminescencyjnej flory. Żadna z roślin nie jest jadalna. Pomimo moich ostrzeżeń, żeby niczego nie jeść, dopóki nie skończę testów, Romeo i Molins je wytrzymali i spróbowali. Dotąd nie przestali wymiotować. Marnujemy tylko słodką wodę, chroniąc ich przed odwodnieniem. Posłaliśmy zespół Ulszona na tratwę pod dowraków. Wrócili z kulkami. Jakaś obca organiczna technologia i niczym do jedzenia. Chcę uwierzyć, że z nich się czegoś dowiemy, ale gdyby pomogły innym statkom zrozumieć, co się stało, przecież ich by tu nie było, prawda? Robi się też zimno. Nie wiem, czy chcę niszczyć to, a może to warto? Mamy pierwszą ofiarę, to Ramos. Kiedy próbował wyrzucić jedną z kul za burtę, coś się stało. Kushan z trzema lub czterema innymi zaczęli okładać go jak szaleńcy. Żałuję, że nie zdążyłem go uratować. Nie okazali skruchy ani zrozumienia. Wyraźnie widać, że nie kontroluje już sytuacji. Żeby zaprowadzić porządek, zorganizowałem pogrzeb. Załoga rzuciła się na niego, jego ciało jak stado dzikich psów. Poszliśmy na kompromis. Zwłoki będą w wodzie na uwięzi, żeby przyciągać jakieś głodne stworzenia, a my będziemy je łapać. Jeśli przez 3 miesiącowe dni nic nie chwyci, odetniemy Ramosa. Będzie miał pogrzeb na morzu. Zablokowaliśmy dostęp do Trytonów. Są niebezpieczne, szczególnie przy ogólnym stanie królestwo za rekinę. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Doesn't look salvageable, though. Can't say I recognize any of those ships. Just how long have they been here? Na pewno można powiedzieć, że jest dużo tych statków. Ciekawe, co żyje w tych odmętach. Look up there. Reapers, commander. They were right behind us. Protect the shuttle. Thank you.
Situation! Swapping out the parts, Commander! Hang on! Dobra, bronimy się, bronimy. Znaczy, że to będzie niebezpiecznie i tak. Coraz gorzej. Dobra, trzeba szukać amunicji, bo nie mam już. Cortez, jesteśmy z tobą. Okay, we're clear. Nice work, Commander. But there's a development. We need to talk. Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. The Normandy could extract us. Same thing would happen to her. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. A diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded, it should be good to go. I'm game. We chased Leviathan this far. Let's finish this. It's a long ways down. Not gonna sugarcoat it. I hear you. Time's wasted. Hold on a second. Are we actually considering... First, we'll need to restore power to get that cargo door open. How? It appears we are. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. One shot był, nie? Bierz to ogniwo i leć. Okej,
Good. I need to get in the water before they come back. Roger that. Walk the mech back to me when you're ready to dive. I should check it over first. No, sprawdź to. O Jezu. All right, Commander. Let's get you out of there and I'll do a systems check. Commander, risk is rarely a hindrance. But this plan, even I would hesitate. We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs, check out. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Let's go. Take care down there, Commander. Closing hatch. Engaging systems. Ready. Testing comm link. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. Suit holding up, Commander? Looks good so far. Good. Getting some comm interference on the tank. Copy that. Cortez? Cortez! Kolejny odcinek. Read me up there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Suit is holding up. Emergency systems have come online. Life support operational. No nic, zrobiliśmy cięcie i w kolejnym odcinku będziemy zgłębiać te głębiny. Mam nadzieję, że znajdziemy Lewetana, więc do zobaczenia. Cześć.